Używanie tego baga na mistrzostwach, wyścigach i tak dalej może doprowadzić do blokady waszego konta permanentnie lub na pewien okres czasu. Robicie na własną odpowiedzialność. Hej, cześć, siemano, Mason, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na tym kanale. A dzisiejszy bug nie jest wcale zwykły, ponieważ dzisiaj, moi kochani, przedstawię wam nowego speedbuga. Jest on serio niesamowity, ale zanim przejdę do pokazywania wam tego cudownego sposobu, chcę bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którymi są XColiX, MarietCat, Katarzyna Mroczko, Jan Opinie oraz Asia Spet. A jeżeli to właśnie ty chcesz być właśnie tej liście, to bardzo zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, koniecznie z dzwoneczkiem, aby otrzymać powiadomienie o najnowszych materiałach tutaj na kanale. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam was na mojego Instagrama. Możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę, wtedy będzie mi bardzo, bardzo milutko. A w chwili obecnej bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania tego materiału. Na początku na pewno muszę wam pokazać moje statystyki, abyście mi uwierzyli, że to wszystko działa i jest legitne. Więc tak one się tutaj aktualnie prezentują. A za chwilę po wykonaniu tego buga zobaczymy, że będzie tutaj ponad 300. Ale to za chwilkę, bo na początku oczywiście musicie udać się do Fortu Pinta, gdzie zrobimy sobie buga na pyszczek. Czyli oczywiście jedziemy sobie do przystanku, który tutaj się znajduje. I jest nasz oto piękny przystanek. Koniecznie w ustawienia włączcie sobie coś takiego, jak już wam mówię. Nazywa się to pokaż interfejs interakcji, bo z tego oczywiście nie wyjdzie, musicie mieć to zaznaczone. I teraz schodzimy sobie z naszego pięknego konisia. Musimy mieć E tutaj na koniu i musimy zbliżyć się wystarczająco do przystanku, aby to jakkolwiek zadziałało. Dobra, mamy E, mamy tutaj, możemy sobie kliknąć. Więc robimy. Jednocześnie nie zawsze wychodzi za pierwszym razem. A teraz się udało, więc super fajnie i jedziemy sobie oczywiście do centrum handlowego. Ogólnie chcę was bardzo, bardzo przeprosić za to, że mój głos może nie jest jakiś cudowny, ale jestem aktualnie przeziębiony i możliwe, że jest to słyszalne, dlatego bardzo serdecznie was przepraszam. A więc dobrze, jesteśmy sobie w centrum handlowym i teraz, moi kochani, nie używamy kompletnie tego, tu w ogóle jakbyśmy tego nie mieli. Normalnie wracamy sobie do Fortu Pinta i dobrze, teraz będzie się działa cała magia, moi kochani. Teraz musimy udać się właśnie do skrzynki pocztowej, która znajduje się właśnie tutaj, czyli w Forcie Pinta. I musimy dojść właśnie tam postacią, co może być troszeczkę uciążliwe, ale to nie zajmie zbyt długo, dlatego biegniemy i zobaczymy się, jak już tam dobiegnę. Okej, i już jesteśmy, klikamy sobie po prostu tutaj i klikamy dosiąść konia. I aktualnie stanie się coś takiego, wrócimy sobie do naszego pięknego rumaka. O matko, hejka, hejka, szkoda, że nie widzę twojego niku, hejka, hejka, hejka. No i słuchajcie teraz, moi kochani, mamy dwie możliwości wykonania tego buga, bo jeżeli nie macie Star Ridera, to możecie wykonać buga, który już niedługo pojawi się na kanale, buga na Star Ridera i musicie sobie właśnie nim pojechać do Jodłowego Gaju. A jeżeli macie Star Ridera, to po prostu wjeżdżamy sobie tutaj do podwózki i jedziemy do Jodłowego Gaju, czyli ja oczywiście wybiorę to łatwiejszy sposób, no bo oczywiście nie będę tutaj zbytnio sobie życia utrudniał, czyli jedziemy sobie po prostu, tutaj już wam mówię, wioska Jodłowy Gaj i musimy poczekać, aż dojedziemy. Dobrze, a więc już tutaj jesteśmy w naszym pięknym Jodłowym Gaju i musimy zjechać sobie tam na dół, gdzie są nasze piękne wyścigi, które dają dosyć sporo punktów. I jedziemy sobie oczywiście tutaj i tam właśnie one są. I teraz musicie się koniecznie skupić, bo to będzie dosyć trudne, więc skupienie 100%, oczywiście, o dobra, cudownie. I teraz tak, mamy tutaj Minkę, czyli naszą instruktorkę. I za nią mamy coś takiego, czyli tą tablicę wyścigów. Klikamy sobie na nią i klikamy oczywiście wystartuj wyścigu z najlepszymi wynikami. A więc tak, klikamy sobie oczywiście na OK
I teraz tak, mamy tutaj nasz piękny punkt kontrolny. Jego pierwszego przejeżdżamy, a tutaj mamy drugi. I wjeżdżamy od tyłu, żeby po prostu ten wyścig się nie udał. Teraz pojawia nam się właśnie komunikat o tym, iż zawody się nie powiodły. I teraz na klawiaturze klikamy coś takiego jak Escape. Macie to na górze klawiatury. Jest to po lewej stronie właśnie na górze. I teraz magicznym sposobem skrzynka nam się zamknęła, a mamy cały czas to. I teraz, moi kochani, możemy sobie dać to tutaj. I jedziemy sobie oczywiście do Rancha Starshine. I musicie jakby znaleźć tutaj tą drogę. Dla mnie może to być całkiem trudne, bo szczerze nie dojeżdżałem tam zbyt często tutaj właśnie z jodowego gaju, ale wydaje mi się, że damy radę, więc to chyba będzie tutaj. Tak, jesteśmy tutaj i jedziemy oczywiście do wyścigów, które tam się znajdują. Dzień dobry, witajcie wszyscy. I tak, już jesteśmy tutaj. I teraz tak, musimy po raz kolejny się skupić, bo teraz klikamy sobie O na klawiaturze, aby pojawił nam się właśnie tutaj edytor zdjęć, jakby ten fotomod, i teraz będziemy mogli sobie po prostu tutaj wszystko dalej robić. Czyli tak, klikamy sobie właśnie na tą tablicę tutaj ogłoszeń i wybieramy pierwszy wyścig. Klikamy start i teraz patrzcie. Klikamy tutaj start, a na razie to okienko tutaj cały czas sobie jest. I klikamy teraz, jeszcze kiedy ten wyścig się nie zakończył, na zacznij od nowa. I teraz po raz kolejny klikamy na start i teraz, jak widzicie, zaraz wam pokażę, mamy już po 300 tutaj wszystkiego, żeby właśnie pięknie te beczki objeżdżać. I po prostu zakończamy sobie wyścig i to wszystko zostało, moi kochani. Jak widzicie, koniś nam tutaj ma, już wam pokazuję, 300 tutaj zwinności, więc on bardzo, bardzo szybko skręca. I tym oto sposobem jakby, no wiecie, to działa wszędzie, na mistrzostwach, na wyścigach. Tylko jedyne co chcę wam powiedzieć, moi kochani, nie mogą po prostu uznać to, że to są cheaty i napiszą do supportu i będziecie mieli wtedy malutki problem. I w ogóle sterowanie tym koniem oczywiście również jest mega trudne, no bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wielkiej prędkości. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym sądzicie i czy będziecie właśnie z tego korzystali, bo w sumie wygląda to całkiem śmiesznie. Można naprawdę bardzo szybko mijać przeszkody i to wszystko. No więc cóż, to wszystko z tego filmu. Dajcie znać, czy będziecie korzystali z tego baga, czy raczej obawiacie się o swoje konto. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, życzę wam miłych walentynek, bo właśnie kiedy oglądacie ten film, są walentynki. Bardzo dziękuję za oglądanie i cześć!